Cześć, z tej strony Mateusz, redakcja Komputer Świata. W dzisiejszym odcinku naszego cyklu poświęconego aplikacjom na Androida mamy dla Was dwie gry, coś do fotografowania, narzędzie przydatne podczas załatwiania spraw urzędowych, a także nietypowy budzik. Zapraszamy. Jak co tydzień zaczynamy od gry. Tym razem mamy dla Was drugie wcielenie kultowych wściekłych ptaków. Po niezliczonej ilości wydań pierwszej części i ich różnych wcieleń, Rovio zdecydowało się wreszcie na dwójkę. Co prawda poświęciliśmy jej już osobny film, w którym możecie dowiedzieć się dużo więcej o tej grze, ale i w panu apce nie mogło jej zabraknąć. Mamy tu do czynienia z klasyczną rozgrywką, czyli strzelaniem do świń z procy pociskami z różnych ptaków. Opakowano to jednak w jeszcze bardziej kolorową i bardziej bajkową grafikę niż wcześniej. Także ścieżka dźwiękowa prezentuje się jeszcze weselej i skoczniej. Za to w samej grze pojawiły się nowości, na przykład w postaci pojedynczych etapów składających się z kilku konstrukcji, które trzeba niszczyć po kolei. Tak w skrócie prezentują się najnowsze wściekłe ptaki. Więcej o tej produkcji dowiecie się z naszego filmu. Pierwsze wrażenie Angry Birds 2. Druga gra na dziś to kolejna odsłona przygód koślawego Ludka. Podobnie jak w pierwszej części, naszego bohatera musimy sobie sami najpierw narysować. Potem możemy już ruszać w świat pełen przygód i niebezpieczeństw. Na szczęście po drodze zbieramy magiczne kredki, którymi możemy sobie narysować to, co nam jest aktualnie potrzebne. Nieważne, czy to kilo, w którym mamy zamiar rozkruszyć skałę, czy to miecz, którym rozprawiamy się z przeciwnikami. Rozgrywka jest podobna jak w poprzedniej części. Mamy tu zarówno zagadki, jak i elementy wymagające zręczności. Tyle tylko, że wszystko wygląda jeszcze ładniej niż poprzednio. Na tytuł ten wydać trzeba prawie 14 zł, ale nie będą to wyrzucone pieniądze. No, koniec grania. Czas zabrać się za coś poważniejszego, na przykład za selfie B612. Potrafi wykonać autoportret i określić go ciekawymi efektami graficznymi z bogatej kolekcji zawartej w programie. Co ważniejsze, wszystkie dostępne są za darmo i nie trzeba niczego dokupować, aby cieszyć się pełną funkcjonalnością aplikacji. Na tym nie kończą się jednak jej możliwości. Wyposażono ją także w obsługę głównej kamery telefonu oraz możliwość nagrywania krótkich filmów. Okej, a teraz już coś całkiem na poważnie. Ogarnięcie spraw urzędowych w naszym pięknym kraju czasami graniczy z cudem i nikomu nie trzeba tego tłumaczyć. Na takie okazje powstała aplikacja e-Urząd. Nie załatwi ona za nas co prawda żadnych papierków i nie postoi w kolejce do kolejnego okienka, ale za to ułatwi wyszukiwanie kolejnych urzędów, do których przyjdzie nam się udać. Mamy dwie opcje. Skorzystać albo z wyszukiwarki urzędów, albo z mapy o zadanym promieniu, na której oznaczono placówki. Aplikacja w zależności od danych przypisanych do konkretnej z nich oferuje także możliwość wykonania połączenia telefonicznego z wybranym urzędem czy otwarcie jego strony internetowej. Niestety nie udało nam się znaleźć żadnej głupiej aplikacji do tego odcinka, za to mamy dla Was nietypowy budzik. Nie tylko nietypowy, ale co więcej skuteczny. Do wyłączenia alarmu potrzeba tu więcej niż zazwyczaj. Będziemy albo wytrząsać kostki lodu z koszyczka, rzucać śnieżkami w pingwina, albo krzyczeć do telefonu. Zapewniamy, że każda z tych czynności obudzi nas na tyle, że nie uda się zaspać. To już wszystkie aplikacje na dziś. Po więcej zapraszam oczywiście w kolejną środę, a tymczasem subskrybujcie nasz kanał, aby nic Was nie ominęło. Do zobaczenia.